Słuchajcie, zabrałem targi polne z analoga. Powstało według wiedzy Patryka Michiciuka 6,5 sztuki. Niebywała okazja. Samochód wzbudza sensację, tym bardziej, że wielu młodych ludzi kompletnie o tym nie wie. Oczywiście te informacje są w internecie, ale zobaczyć na żywo analoga robi większe wrażenie niż superkary, które są tu wystawione. Dlatego myślę, że dziś i jutro to ostatnia okazja, żeby takiego analoga na żywo zobaczyć. Nie bez przypadku, świetnie to powiedziałem, nie bez kozery go tutaj zabrałem, dlatego że ja również buduję analoga. Trochę poprawiam fabrykę, trochę wprowadzam rzeczy, które mogły być, ale jeżeli tak sobie uświadomicie, że 25 lat temu taki samochód powstawał w Polsce i nikt go nie klepnął jako produkcję seryjną, to trochę żal. Dlatego postawiam skrzesić trochę tą myślę i naszą polską motoryzację pokazać od tej lepszej, fajniejszej strony.